jest kurwa ekogroszek w Polsce za 3,5 tysiąca złotych, kurwa. To jest kurwa, to jest coś, co miało być ekogroszkiem, ale się komuś nie udało, bo jest kurwa nie dosyć, że miał. To jeszcze jest kurwa błoto. No to przecież co to jest kurwa? Za co płacisz 3,5 tysiąca złotych za tonę? Pojebało ich wszystkich kurwa. I jeszcze te durne ludzie idą i to kurwa kupują. Następny worek. Co to kurwa jest? Kto będzie potem kurwa całą zimę pod piecem kurwa leżał? I kurwa zerwane zawleczki naprawiał, ślimaki wymieniał i chuj wie co. To jest opał? To ma być kurwa opał? Co to jest w ogóle? I na potwierdzenie w filmiku, który został znaleziony w sieci, artykuły 2, poważne zastrzeżenia do węgla z importu, składy boją się reklamacji od klientów. Oczywiście wstęp o wojnie, zastrzeżenia wobec importowanego węgla dotyczą m.in. jego jakości. Branża sprzedawców tego surowca szacuje, że z każdej tony po przesianiu zostaje jedynie kilkanaście procent produktu, który nadaje się do sprzedaży. To mniej niż w przypadku polskiego i rosyjskiego czarnego złota. I mniej niż zapowiadał resort klimatu i środowiska, który podawał, że z tony można uzyskać 20-40% wartościowego węgla, czyli tu już jest przesiany, a tam był pokazany u klienta, co to jest. Więc 3,5 tysiąca za tonę takiego badziewia. Dalej. Tu węgiel z importu, potężne wady, składy boją się go sprzedawać. Chciało się odcinać od wschodu i uzależnić się od zachodu. No to teraz mamy tego efekty.